Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. I co moi drodzy, dzisiaj będzie drugi bonusowy odcinek, w tym dniu kiedy wy to widzicie są dwa filmy, wcześniejszy już się pojawił, teraz będzie kolejny, ze względu na to, że dzisiaj są Mikołajki, no to zrobiłam dla was bonusowy film. My moi drodzy przechodzimy teraz przez portal do jakiejś tam krainy, natomiast chciałabym się jeszcze raz spróbować cofnąć do Fladnaga. Bo nie podoba mi się to, że nie mogę z nim porozmawiać jeszcze. Bo według poradnika to powinniśmy to zrobić zanim pójdziemy do tego podziemnego świata. A on nie chce ze mną rozmawiać za bardzo. No widzę, że jednak najpierw musimy iść tam. Dobrze, wolałam się upewnić, a tymczasem no wchodzimy do piekła. Zobaczymy jak nam pójdzie. I w ogóle jak tutaj wszystko się potoczy. Może być interesująco, trzeba przyznać. No cóż, wchodzimy. O matko boska. Wow, no sam Beliar tutaj widzę urzęduje. Ja w ogóle nic nie widzę. Mamy te pająki chyba paskudne. Ała. Gdzie jesteś? A z tobą co? Wszystko okej? Jezu, one jeszcze gorzej wyglądają w tym podziemnym świecie, nie żeby coś, nie? Z nich to są te płytki. Okej, widzę, że nie mogę więcej zebrać. A z tego trutnia? Okej, mogę jeszcze. I co? No idziemy w głąb. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Okej, przestraszyłam się tego strażnika. Wow, no trzeba przyznać, że miejsce jest duże. O nie, ognisty golem, najgorzej. Nie, ja ich nie znoszę. Ale na szczęście jest jakiś, nie wiem, zbugowany chyba. Co mi się bardzo osobiście podoba. Natomiast jest silny. Ale widzę, że mój lód też mu jakoś niedużo robi. Ognisty strażnik. 2500 expa było za niego. Ognisty bełt. Miał przy sobie serce ognistego golema i klątwę Inosa. Okej, fajnie. Ognisty bełt. Pięść Boga. Czerwony kryształ. Amulet. Byłego w ogóle powinnam być tym. Nie wiem, czy pamiętacie, ale... Jak to się nazywa, no? Młotkiem, a nie tym. Dobra, tam na dole na razie niczego nie widać. Tutaj jest jakiś dziwny posąg. Dobrze. W ogóle ciekawi mnie, bo ja chyba o jednej rzeczy zapomniałam i nie wiem, czy możemy spokojnie wrócić. Mam nadzieję. Bo chodzi o to, że ja jednej rzeczy nie wzięłam ze sobą. O, świetnie, teleport nie działa. Dobrze, fajnie. Okej, czyli musimy znaleźć jakieś inne wyjście z tego miejsca. To jest w ogóle już hit. Dobra, ja zdaję sobie sprawę, że nic nie widzicie. Ja też nic nie widzę, spokojnie. Dobra, schodzimy więc w dół. A na dole? Mamy aligatorów sporo, dobra. To co, może... To są ścierwojady preriowe? Nie wiem, ale aligatorki są bardzo fajne. Widzę, że to są podziemne aligatory. One są troszeczkę inne od tych zwykłych. I kolejny poziom! Cudownie! Widzę, że biją dosyć solidnie te aligatory podziemne. Są na pewno troszeczkę silniejsze od swoich kumpli. I z nich jest chyba też więcej mięsa, bo z tamtych jest chyba tylko dwa kawałki. Ale fajnie, bo nowy poziom. A ty się zbugowałeś, czy o co chodzi? Dobra.
Ta broń robi siekę. Może i mam lepszą broń, ale to się chyba w ogóle nie opłaca. Może pójdziemy sobie najpierw w tę stronę. Ale może się nie broń przed aligatorem. Dobra, troszeczkę mnie pobił. A w ogóle za niej jest 600 expa. Pozdrawiam serdecznie. Fajnie. Wiecie co, może pojedynczo ja w takim razie będę sobie brała, skoro one w grupie nie atakują. Tylko w sumie jestem w stanie właśnie je pojedynczo wyciągnąć, to dlaczego by z tego nie skorzystać, nie? Dobra, chciałam pojedynczo, nie? O, próbują mnie otoczyć, nie ma. No. Ała. Widzę, że troszeczkę przez ten lód chwilami to, wiecie, idzie się zablokować, bo nic nie widać po prostu. Runiczny kryształ. Dobrze. Fajnie. Planowałam dla was nagrać inny materiał. Wiecie, jakieś luźne grańsko czy coś, ale nie wyszło mi to niestety. Także uznałam, że po prostu standardowo sobie zrobimy Gothica 1. Szczególnie, że za niedługo właśnie wychodzą kroniki, więc ta seria troszeczkę zostanie w tyle. A ojej, przestraszyłeś mnie. Dobra. Fajną mamy tą lodówkę, ona mi się bardzo podoba. Wielki pajęczak, a ten aligator? Też się chyba zbugował w tym drzewie. No chyba tak. Dobra, najpierw może sprawdźmy tutaj na górze, czy mogę coś jeszcze dojrzeć. Widzę pajęczaki, one żadnego problemu nie będą stanowić. To są akurat jedne z prostszych przeciwników, trzeba im przyznać. Dobra, tutaj przy tym kamiennym kręgu coś mi się zrespi na mordę? Tam są chyba szkielety, albo mi się wydaje tylko. Tak, mamy tutaj kostków troszkę. A to te olbrzymie szkielety, dobra. Okej. Tak, one mają katy, z tego będzie dużo pieniążka potem. Dobra, kolejny przybiegnie do mnie. Tamten jeden się zbugował, albo i nie. Oh shit, dobra. To są naprawdę olbrzymie. Wtedy jak je pierwszy raz zobaczyłam, to mi się wydawały normalnych rozmiarów, a jednak są większe. Okej, tutaj chyba już żadnego szkieletu nie ma. Mamy starożytny almanach, który mogłam podnieść. O, czarna ruda. A, bo tam są zombie, dobra. Ale jakąś broń jeszcze tu jest. O, właśnie. Pożoga! Okej. A tą czarną rudę to ja podniosłam? Nie, jasne, że nie. Chodź. Ten almanach moglibyśmy sobie przeczytać. Dobra. Okej. Będzie dużo klepania, tak jak widzicie. Ale widzę, że jakoś specjalnie nie ma tutaj potworów, które mogą mnie jakoś bardzo zranić. Gorzej, że przez ten lód nic nie widzę. Dobra, ten arcykapłan. A raczej czarnoksiężnik. Okej. Kurde, coś z niego podniosłam i nie wiem, co to było, nie? Armia upadłych. Okej, to coś fajnego chyba było. Czara życia, nie mogę nic z nią zrobić. Bruce, ten cholerny dubbing nareszcie jest skończony. Nerka. Ojciec, tylko nie mówcie orkowi, że robią dla was skrypty. Okej. Mario. Angelina. O, kolejna poziomka. Tu gniją...
gisowskie przydupasy Dicka. A Wert, dlaczego ta trzecia noga jest dłuższa od dwóch pozostałych? Zbiorowa mogiła The Mothers na pochybel suczym synom. Larys, 25 worn. Dostajesz bana. Kas, ja płacę, wy spamujecie. Draw, i tak robię najlepsze sklejki. Oro, czy ork? Orc? Kto zeżar moje parówki? Zysk, dajcie mi człowieka, a ja dam wam na niego wzór. Zbiorowa mogiła, tak. Tu leży magik i małpiszon. Soem 3. Mam niezły render Ravena. O Jezu. Fenix, wszystko jest względne, nawet względność. Smok, żadna dziewica nie smakuje lepiej niż dwie dziewice. Super. Beta testerzy. Wailor, Kert, Gori, Wierzba, Łukasz, Narcel i inni. Siekacz, gdzie kurwa jest mój baseball? O Jesus. A to zombie wojownik. Zdunek, klikajcie na reklamy. O, Bimber, witam. Zardzewiały miecz. Lord odszedł, aby odnaleźć swoje przeznaczenie. Tu spoczął Utherson i jego dysk twardy. Ojej, pierdziele. Ta gra jest zajebista. Chyba wszystkie... O, jeszcze Shergar. Życie upływa w strugach gówna. Gorn, pierdolę to forum. Kairo, kurde, przecież chuj pisze się przez CH. O, jeszcze Aver. Dlaczego... A nie, to już było. Dlaczego ta trzecia noga? Dobra, okej, okay, fajnie. Fajna zabawa, panowie. Twórcy, fajna zabawa, fajna. Dobra. Mamy tutaj statko bestii, których nienawidzę. Poproszę jakoś pojedynczo. Chyba nie za bardzo. A to są brzytwiaki. Nie są rozpruwacze. Może nie są aż takie brzytewne, jak myślę. Może są takie jak zębacz. A to jest jednak rozpruwacz. O kurna, dobra. F9. O Boże święty, dobra. Zostawię je na razie w spokoju może. Wiecie? Ominę je szerokim łukiem chwilowo. Przejdźmy się w tę stronę. No to są preriówki na przykład. A to takie duże. O kurna, dobra. Ej, ścierwojadzie, szanuj mnie. Ej, one się normalnie skradają do mnie. Co jest? Tak się nie powinno robić. Ale są ogromne! Jesus, jakby ktoś powiększył ścierwojada 1000 razy. Ścierwojad z Czarnobyla to jest. Skóra z Czarnobyla razy 2 w ogóle, nie? Dobra. Jesus Christ. To się mgła zrobiła nagle. Ale dziwnie. Dobra. O! Ciernista paproć. Dobra, fajnie. A jak pójdę na dół, to coś znajdę? Jeszcze jedna ciernista paproć. O, tam są pajęczaki, to możemy tam zejść. Ta choinka mi się bardzo nie podoba. Ona jedna jedyna tutaj sobie stoi. Na bank ona na coś wskazuje, nie? Nie wiem, ale trzeba przyznać, że ten podziemny świat jest bardzo fajny. Jakbyśmy wybili te wszystkie rozpruwacze, to mielibyśmy tyle expo. O Jezu! Kurde no! To byłby hit. Witam. Chodźcie do mnie. Ty, truteń. Przestań mnie gryźć. Ła, bo to coś leje bardziej niż wszystkie. A bo to wojownik. Oh my god. Dobra, bo zginiemy za chwilę. Robimy cofkę. Kurde, goni mnie pizda. Panu, zostaw mnie! Zostaw mnie! Boże, drogi! Przenajświętszy! O matko. Dobra, trzeba się wyleczyć. O Boże, pożoga, ale to jest broń. To jest lepsze od tej pięści trolla. Armia upadłych. Czarna ruda. No nie, chcemy się wyleczyć trochę. Widzę, że brakuje mi powoli mikstur leczniczych. To niedobrze bardzo. To bardzo niedobrze.
No, mogę. Ale wolałabym biegać z bronią jednak chyba. Dobra, no ale nie można mieć wszystkiego, nie? Dobrze, wybijemy sobie tutaj towarzystwo i też będzie super. Witam. Pajęczak truteń. Gdzie to wielkie coś, co za mną biegło wcześniej? Cholera wie. W ogóle one się jakoś chyba troszeczkę pobagowały tutaj. Tak nie miało być, coś czuję. No, mogę? Dziękuję. O, czekajcie, coś miał jeszcze. Ciernistą paproć miał w sobie. Pajęczak truteń. Nie bójcie się, ja też nic nie widzę. Kryształ runiczny. Starożytny topór potęgi. Poziomka i zbroja rycerza. Oh fuck my life. Co to jest? Ej, w sumie to jest lepsza. Spełniasz wymagania. Przed bronią więcej, przed pociskami więcej. Tylko, że ta chroni mnie przed ogniem, ale na razie nie spotkaliśmy niczego, co by zionęło ogniem, więc możemy sobie założyć tą. Jednak jest troszeczkę lepsza ta odporność o te parę punktów. Kolejna ciernista paproć. O, witam pana trolla. Dzień dobry. Dobra, nie, ja muszę się zapisać, muszę się wczytać, bo bez tego biegania to ja jestem nikim. Cześć. O, was jest więcej. Oh shit. Dupo. O właśnie, one się zaczynają cofać. Oh my goodness. Dobra, zostawiam was na razie. Bawcie się sami. O, ale ich tu jest. Oh Jesus. Zaraz się w te rozpruwacze się zaraz wcie... O Boże, ile was jest? Co tu się dzieje w ogóle w tym miejscu? Oh my goodness. Tutaj może coś jest schowane? Przy tej roślince? Nie? Nic? Kompletnie? Czarna połać? Nie wejdę na górę. Oh my god. Tu jest troll i widzę, że gra mnie nie wpuści tędy. No, się wycwanili. Albo jednak nie. Nieważne. Tam mogę coś zebrać z tamtego miejsca. Ale to jest dużo tych troli, nie? Ja sobie to zabiorę i ucieknę. Kryształ demona. Witam. Ale dużo. 4. Tam jest 5. 5 troli tutaj jest. 6. Oh fuck man. I sporo tych rozpruwaczy. Chociaż z oddali wyglądają na zwykłe brzytwy. Znaczy brzytwiaki takie zwykłe, nie? A to jednak rozpruwacz. Ale pojedynczo, pliska. Z pojedynczym to jestem w stanie sobie poradzić, ale nie, że się cała gromada na mnie rzuca. Oła, no jakim prawem mnie trafił? O właśnie. Teraz jest mój. Rozpruwacz. One są jakieś podrasowane chyba w tym świecie też. Bo to widać zresztą. Że one są silniejsze i bardziej gryzą. Przynajmniej w moim odczuciu. Ale wypadałoby je wybić. Wiecie, z trolem to trochę się trzeba namęczyć, ale z takim rozpruwaczem to jakoś tak bardzo źle nie jest. Możemy spróbować się jakoś tutaj przebić jakoś. Tam jeszcze na środku tej wody można coś znaleźć. O ile to jest w ogóle woda. Ała no, dlaczego mnie gryziesz? I no, on nie powinien mnie móc w ogóle trafiać, nie? Przecież się cofałam. I za co to? Okej, widzę, że on w ogóle nie jest mną już zainteresowany. Pozdrawiam. A ty mnie zaatakujesz? O matko, one też atakują.
Dobra, tamta jest przymrożona. Czy ja dobrze robię, że ja je zabijam? One mnie zaatakowały same, nie? Ej, atakujesz mnie, koleżanko? Atakujesz? Chyba atakujesz mnie. Mieliśmy tylko tych ognionoscy nie zabijać. Znaczy, mamy zabić niby ognionośce, ale ogólnie wam powiem, że nie robimy tego. Bo nie wolno. Wiecie co? Skoro tutaj jestem, to wypadałoby się przejść w stronę tej laseczki, która niby jest nimfomanką. I się nazywa Aelin. Witam panie pantery. Czy wiem, coś zrobicie? Nawet nie wiem, jak bardzo wybijecie, bo... Okej, trochę bijecie. Ale tak jakoś widzę, bardzo niechętnie to robicie. Ała, dobra. Póki tamta jest zamrożona. A tamta już nie żyje? Tak, już wszystkie trzy padły. Spory ten podziemny świat, trzeba przyznać. Najgorsze jest to, że ja tych mikstur już nie mam, nie? Nie myślałam, że tyle ich zmarnuję mimo wszystko, nie? Dobra, tam na razie nie pójdę. A na górę? Pewnie jakieś harpie czy coś, nie? Nie mogę biegać znowu. Co znajdę tutaj na górze? Chwilowo kompletnie nic. No to wygląda jak teren jakiejś harpi. Coś tutaj na pewno jest. To jest kamień na przykład. Pozdrawiam serdecznie. Ej, no jeżeli to jest naprawdę jakieś połacie niewykorzystane, to trochę słabo. Chociaż tam widzę jakiś krąg. Okej, tutaj są panterki. Dobra. Dużo was tu. Będzie dużo expa. No. No, ale halo, gro, szanuj mnie. O Boże, dobra. Wiecie co? Chodźmy do tej całej Aelin. Nie będziemy teraz na razie tutaj chodzić, bo to jest bez sensu. Tylko, tak, przydałoby się... jakieś pochodni użyć. Tak, wiem, rychło w czas. Mam ich 118 i ona praktycznie nic nie daje i nie mogę z nią biegać szybciej. Oe, jakie gówno. Jesus, dobra. Zejdźmy więc w dół. No troszeczkę nam w tym podziemnym świecie coś czuję, że nam zejdzie. Ale to dobrze, no. Sporo expo będziemy mieli. Ja bym się w sumie przebiegła w stronę tamtego czegoś na jeziorze. Tylko wiadomo, żeby brzytwiaki ominąć z daleka. Wow, no ale halo. Ciekawe dlaczego... Okej, tu jest więcej tych panter. Tu jest więcej brzytwiaków. Tam jest jakiś teleport? O co... O, tam coś jest, znowu jakiś kryształ. Chyba. Jest jakby łódka. Mogę to zebrać? Nie bagując gry? Chyba nie mogę. Dobra. A może na górę mogę jakoś wejść tego miejsca, tej wieży? Czy też nie ma takiej opcji w ogóle? Co to jest za miejscówka? W ogóle widzę, że to jest zamarznięte jezioro. Dobra, wezmę to, wywalę tą pochodnię. Tutaj nie byliśmy. Tu jest więcej aligatorów. Wolę być aligatory, zacznijmy od tego.
No. Ale halo, halo. O matko. Dobra. Ta lodówka jest zajebista, tylko szkoda, że ona nie zawsze działa. Okej, tu jest więcej tych ścierwojadów. No, mogę z nich jedzonko? Mogę. A tu nie było ich jeszcze więcej? Nie. Czyli widzę, że dopiero wchodzimy na ten teren. No tutaj jest ten cały chyba ognionośca. Ostrokieł. Ostrokieł samica. Ostrokieł samiec. Widzę, że one mnie nie chcą krzywdzić, więc to jest jakiś tam plus. O, i mamy naszą koleżankę. Śmiertelna istota i do tego samiec. Już tak dawno nie miałam ludzkiego mężczyzny. Gdyby ta cholerna woda znowu nie zamarzła, to przynajmniej by się trochę umyła na taką okazję. Gdybym mógł w czymkolwiek pomóc pani, to jestem na każde twoje skinienie. Ach, gdyby to było takie proste. Niestety, Ken zakazał mi obcowania ze śmiertelnikami. Ale dlaczego? Bo żaden z nich do tej pory nie przeżył mojego uniesienia. Nie chciałem przeszkadzać. To ja może już sobie pójdę. Poczekaj jeszcze chwilę, przybyszu. Wiem, że Kenut ma wobec ciebie pewien zamysł. Wiem też, jak możesz zdobyć przychylność naszego przewodnika. W takim razie cały zamieniam się w słuch. To proste. Aby zdobyć zaufanie przywódcy, musisz sprawić, aby pozostali z nas przekonali się co do twoich dobrych intencji. Czyli? Droga siedmiu kroków. Słyszałeś o niej? Ken Ud coś o tym wspominał. Powiedział też, że pierwszy krok mam już za sobą. Jeżeli tak, to będę miała dla ciebie małe wyzwanie. Uczynię wszystko, co w mojej mocy. W to nie wątpię. Zapewne widziałeś już moje pieszczoszki. Mówisz o tych ogromnych bestiach? Tak, właśnie o nich. Te stworzenia to ostatnie egzemplarze wymarłego gatunku. My nazywaliśmy je ostrokłami. To one dały początek waszym cieniostworom. Jednak ta ostatnia trójka nie do końca jest tym, czym się wydaje. Nie rozumiem. Dwoje z nich to para. To one dały początek całemu gatunkowi. Są starsze nawet ode mnie. Poświęciłam całe życie, aby nie dopuścić do zagłady tych wspaniałych stworzeń. Niestety, mentalna więź pomiędzy mną a nimi została zerwana za sprawą pewnego rytuału. Jak już się pewnie domyślasz, trzeci z ostroków jest czymś więcej. Kiedyś był potężnym czarnoksiężnikiem, który z upodobaniem polował na ostrokły. Głównie ze względu na ich bezcenne rogi. Finansował całe ekspedycje łowców, czego efektem była zagłada całego gatunku. Kiedy dowiedziałam się o tej pandemonii, było już za późno. Nie zdołałam ocalić żadnego z ostroków żyjących na powierzchni. Te tutaj nigdy nie widziały światła słonecznego. Chyba zbytnio odbiegasz od tematu, a mi się trochę spieszy. Tym razem nie zabiję cię za te krnąbrne słowa, ale uważaj na to, co mówisz, Sancze. Wybacz pani, to już się nie powtórzy. Mam taką nadzieję. A wracając do ostrochów, jeden z nich jest zaklętym nekromantą. Jednak nie wiem, który to. A mogę zapytać, dlaczego zamieniłaś go w zwierzę? Nie byłoby prościej go zabić? Chciałam, aby stał się jednym z prześladowanych przez siebie stworzeń. Chciałam, żeby poznał ich ból i smutek po stracie bliskich. Jednak jego czarne serce okazało się zbyt przesiąknięte złem i destrukcją. W jakiś plugawy sposób zdołał wyswobodzić się spod mojej kontroli, a do tego zerwał więź łączącą ze mną ostroku. Twoim zadaniem będzie odszukać kilku bardzo rzadkich roślin, które pomogą mi w odwróceniu tego rytuału. Kiedy znów będzie człowiekiem,
Pozna dnie córy ognia. Wszystkie ingrediencje znajdziesz tutaj. Są to rośliny czerpiące życiodajną moc od energii kryształu wieczności. Dlatego nie potrzebują do egzystencji promieni słonecznych. Rośliny te to ciernista paproć, nocny aloes i mroczny szczap. Aloes rośnie często na odchodach wielkich demonów. Znowu paproć jest przysmakiem robali, a szczawy tu jeszcze nie widziałam. Sama bym ich poszukała, ale nie mogę nawet na chwilę odstąpić od moich ukochanych zwierzaczków. Pomożesz mi, śmiertelniku? Oczywiście, pani. A nagroda? O to się nie obawiaj. Nagroda przyjdzie twoje najśmielsze oczekiwanie. Jak wydostać się z tego podziemnego świata? Cóż, dla ciebie to nie będzie proste. Dla mnie nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Gdy tylko zechcę, mogę w każdej chwili wrócić do świątyni. Ale nie mam na to ochoty. Wolę wdychać świeże powietrze, niż zatęchły fetor świątyni. Więc co mam zrobić, żeby wrócić do świątyni? Musisz odnaleźć 4 części klucza, który umożliwi mi stworzenie dla ciebie specjalnego kryształu. Moc kryształu pozwoli ci odnaleźć teleport prowadzący do świątyni. A gdzie mam szukać tych części? Jak to gdzie? Tutaj, głupcze. Ukryliśmy w tym świecie pewien potężny artefakt, a także klucze umożliwiające wydostanie się stąd. Dodatkowo kryształ może stworzyć tylko ktoś obdarzony mocą Innosa. Czyli ty? Cóż za zniewalająca bystrość umysłu. Tak, mam taką moc. Przynieś do mnie 4 części klucza, a stworzę dla ciebie ten kryształ. Daj mi chociaż jakąś wskazówkę. Gdzie mam szukać tych części? Jak one wyglądają? To proste. Odszukaj 4 strażników, a odnajdziesz klucze. Najpotężniejszy z nich strzeże także pewnego artefaktu i dobrze ci radzę. Nie masz się go dotknąć. Dobra, spróbuj odnaleźć tych strażników. Okej. Opowiedz mi coś więcej o tym miejscu. Tak, to piękny zakon. Raczej dziwny. Zamarznięte jezioro, deszcz padający przez kamienne sklepienie, przerośnięte bestie. Tak, to właśnie miejsce, które nazywam domem. Masz jednak rację. Mój podziemny świat pełen jest anomalii, a to za sprawą potężnej pierwotnej magii. Widziałeś ogromny kryształ jaśniejący niczym gwiazda północy? Tak. To jego moc tak wypacza otaczającą nas rzeczywistość? W rzeczy samej natura kryształu jest dość dzika i nieprzewidywalna. Do tego został skażony przez rytuał przyzwania plugawego demona, który kiedyś zamieszkiwał to miejsce. Kryształ różnie oddziałuje na żywe stworzenia. Ma także wpływ na otaczającą nas materię. Dlatego czasami skalne sklepienie groty przyjmuje wygląd nieba. Stąd też bierze się deszcz, błyskawice i słoneczny blask. Jezioro zamarzło przed kilkoma dniami, dlatego moje ukochane lilie jeszcze nie umarły. Zapewne niedługo jezioro zamieni się w bagnisko lub piaszczystą łachę. Taka różnorodność nadaje temu miejscu niepowtarzalny klimat. Dlatego postanowiłam zamieszkać właśnie tu. To jedyne miejsce, gdzie czuję się naprawdę wolna. Mam do ciebie pytanie, o pani. Słucham, Samcze. Dla ciebie zawsze mam czas. Mogłabyś mi powiedzieć coś więcej o tym pradawnym potworze. A skąd ciebie to nagle zainteresowanie moimi pieszczoszkami? No i właśnie, moi drodzy, mamy wybór. Jeżeli wybierzemy, że po prostu podziwiamy te zwierzęta, no to wybieramy drogę Beliara, bo są tutaj dwie drogi. Natomiast no, nam zależy, żeby wybrać drogę Innosa, więc musimy wyznać, że Balayaret jest jakby sługą Beliara. Balayaret wysłał mnie, abym zabił tego potwora i zdobył jego krew. Przecież to zbrodnia. Taki czyn byłby haniebnym bluźnierstwem. To stworzenie jest świętym zwierzęciem. Jak to świętym zwierzęciem? Pradawny potwór tak naprawdę jest pierwszym zwierzęciem, który stworzył sam Innos. Nie wypałuszaj tak tych swoich ślicznych ślepi. A myślałeś, że skąd się tu wszyscy wzięliśmy? Zeszliśmy z drzewa? Każdy z bogów stworzył na swoje podobieństwo jakieś zwierzę. Beliar stworzył smoki, a Danos lewiatana, a Innos tchnął życie w ognionośce. Starożytne zwoje mówią jeszcze o jednym stworzeniu, o Feniksie, powierniku i strażniku. Feniksie? Chociaż nawet co do jego pochodzenia nie ma pewności.
Niektóre almanachy ustawiają jego początek na równi z bogami. Z kolei inne twierdzą, że Feniks był jakąś siłą sprawczą, której nie mógł pojąć żaden umysł. W każdym razie, świat, który stworzyli bogowie, był niedoskonały. Dopiero Innos przywołał, stworzył, poprosił. Ten czasownik jest tajemnicą. Stare języki są pełne takich zagadek. Gdybyśmy poznali prawdziwe znaczenie tego jednego słowa, moglibyśmy dowiedzieć się więcej o prawdziwej naturze Feniksa. Ale nie o tym teraz. Feniks poprawił świat stworzony przez bogów, dzięki czemu mogły zaistnieć istoty żywe. Gdy skończył swą pracę, odszedł. Jednak gdy wybuchła wojna pomiędzy Innosem a Beliarem, trwająca w naszym świecie, Adanos użył swej mocy, by zażegnać konflikt. Lądy zostały zalane przez ocean. Boskie sługi musiały zaprzestać wyniszczających walk. A Bóg Wód zakazał swym braciom wstępu do naszego świata. Po pewnym czasie wody ustąpiły, ukazując spustoszony świat, pusty i martwy. Wtedy Feniks powrócił. Za jego sprawą życie powróciło, a świat znów wygląda tak jak przed potopem. Jednak nie do końca. Feniks umieścił we wszystkich żywych stworzeniach cząstkę każdego z trzech bogów. I po raz drugi usunął się w cień. Zanim jednak odszedł, rzekł do bogów. Spójrzcie na świat, na ludzi, zwierzęta, nawet na rośliny. Wszystko to jest teraz częścią was. Żadna istota nie pozna żadnych uczuć poza tymi, które wy poznaliście. Z waszej nienawiści zrodzi się ich nienawiść. Z waszej pychy ich pycha. Z waszej obłudy ich obłuda. Z waszej popędliwości ich popędliwość. Z waszej zgody ich pokój. Gdy o tym zapomnicie, ten świat zginie. Nic ani nikt go nie odtworzy. Zostaniecie tylko wy, bardziej samotni niż moglibyście przypuszczać. Po tych słowach Feniks odszedł i już nigdy nie powrócił. I stała się rzecz nieprzewidywalna. Beliar, pan chaosu i zniszczenia, władca śmierci, zapłakał. Po raz pierwszy i ostatni raz. Ale zdaje się, że odeszliśmy od zagranicznego tematu naszej rozmowy. Zapytałeś mnie o ognionośną. Oraz podanego przez Innosa. Nazwał tą istotę właśnie tak, gdyż w sercu bestii płonie jego święty ogień. Możesz o tym nie wiedzieć, ale ognionoścy nie można zabić. A przynajmniej nie może tego uczynić żaden śmiertelny. Jak to nie można go zabić? Ano tak to, w końcu to pupilek samego Innosa. Więc bestia jest nieśmiertelna? Niezupełnie. Beliar wykuł plugawy młot, którym można zabić ognionoścę. Na szczęście zdołaliśmy zdobyć ten oręż, zanim został użyty przeciwko ognionoścy. A gdzie mogę znaleźć ten młot? Nie musisz tego wiedzieć. Dotyk Beliara jest dobrze ukryty i lepiej, żeby tak pozostało. Czyli bez młota i tak nie miałbym szans na pokonanie bestii. Tylko dotyk Beliara może odebrać życie ognionoścy. A więc ta misja to było zwyczajne samobójstwo. Samobójstwo albo zdrada. Zdrada? Takie jest moje zdanie. Dobrze, że powiedziałeś mi prawdę. Idź porozmawiaj z Shergarem. Ten od tajemnicy przed pozostałymi pradawnymi polecił mu inwigilować każdego z nas. Od czasu zdrady Urziela nasz mistrz nie ufa prawie nikomu z nas. To skąd ty o tym wiesz? Mam swoje sposoby, którym nawet ten świętosze Kenneth się nie oprze. To akurat nie wątpię. Shergar wie wszystko to, co mi powiedziałeś. A niby jak mógłby się tego dowiedzieć? Wszyscy pradawni są ze sobą połączeni silną więzią telepatyczną. Przed chwilą przekazałam mu swoje myśli. Ruszaj, śmiertelniku, jedz, że swoją prawdomównością czyniłeś więcej dobra, niż gdzieś przypuszczał. Okej, okay, czyli wygląda na to, że na razie nie mamy tego, co jest potrzebne. I widzę, że tutaj są też te szergaryzmy i mamy kryształ runiczny. Dobra, wezmę sobie te szergaryzmy. Szczególnie, że chyba trójki nie czytaliśmy w ogóle. Nie wiem. Ale znaleźliśmy też jakiś almanach, nie wiem, czy pamiętacie. W ogóle... Pięść Boga... Okej. Dobra, ta księga. Almanach to był ten? Chyba niezbyt.
To był jakiś almanach, ale... Ten? Rozdział 23, ogniskowanie mocy. Możecie sobie poczytać, nie wiem czy to było to. Chyba tak. Chromaniny. Tak, to musiało być to. Dobra. Musimy też poszukać dla tej laseczki tych roślinek. To wygląda, jakby tutaj mogło coś być schowane. W ogóle jak my stoimy z czasem? No, za niedługo musimy kończyć. Moi drodzy, no wydaje mi się, że mamy sporo jeszcze rzeczy do roboty, sporo miejsc do zwiedzenia, sporo roślin do znalezienia. O, fuck, właśnie skapnęłam, że to wargi są. To nie było mądre z mojej strony. Oh, fuck, man! Nie! O nie, jak to tak? Demoniczny warg. W ogóle fajnie, że nie mogę broni wyciągnąć. A ty mi pomogłabyś może, co? Pomóż. Nie? O to nie. Fajnie, że ona ma to w dupie. Chociaż widzę, że ten demoniczny warg na szczęście nie jest jakiś tragiczny. Nie ma nic z was, poważnie. Tu jest jeszcze preriówka, tak jakby. Oh my god, dobra. Masz łóżko, mam nadzieję, w swoim domu, co? Mogę się przekinmać, nie? Powiedz mi, że mogę. Mogę. Chociaż sen nie przyniósł mi ukojenia, nie wiadomo dlaczego. O, dziękuję bardzo. Chociaż mam dziwne przypuszczenie, że to nie był sen. Dobra, nieważne, nie będę się wydurniała. Dobra. O, jak tutaj jest ładnie, jak jest dzień. Od razu jest wszystko bardziej widoczne. Super. Moi drodzy, wydaje mi się, że na tym możemy sobie zakończyć dzisiejszy odcinek. Słyszymy się już w kolejnym, bo mamy sporo miejsc do przeszukania, do popatrzenia, sporo potworu do wybicia. Szczególnie z tymi trollami będzie jedna wielka tragedia, powiem szczerze. I nie wiem też, ile mamy tych całych kryształów. Moglibyśmy sobie dać plus 5 do jednoręcznej, natomiast nie mamy żadnego nauczyciela, nic aktualnie. Także jest słabiutko, jeżeli o to chodzi. Podziemny świat, tak, który kryształ, 4 klucze. Tak, powiedzieliśmy Alin prawdę, teleport, tak, na razie nie działa, pradawni. No to na razie zostawiamy, tak, dobra. To tak, dziękuję wam. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji, a ja lecę montować dla was ten materiał. Do kolejnego, cześć!